jak zrealizować projekty przed końcem roku. Dzisiaj na pytanie jak zrealizować projekty przed końcem roku odpowiem na 10 sposobów. Pierwszą sprawą to jest wziąć głęboki oddech. Potem Trzeba zgasić pożary. Później grupować zadania w kategoriach, aby wykonywać je lepiej, później dodać sobie jeszcze margines przy dalszym planowaniu. Planuj dzień wcześniej. Wyzerowanie priorytetów, na czym to polega i jak do tego podchodzić. Grupowanie projektów, jak należy grupować projekty razem, aby wykonywać je jeszcze, jeszcze lepiej. Komunikacja przez zadania, czyli coś, co powinniśmy wprowadzić w każdej firmie. Unikanie spotkań, znaczy złych spotkań, właściwie wszystkich spotkań albo większości spotkań. O regularnym przeglądzie, jak należy go robić, jak często i jak to sobie zaplanować. Weź oddech. Zamiast po powrocie z urlopu, po powrocie jakby z, z przerwy urlopowej, wakacyjnej wejść od razu w wir pracy, warto zrobić sobie, dać sobie jeden dzień luzu, skupić się na planowaniu. Już weźmiemy oddech, to zobaczymy, że jest trochę pożarów, jest trochę spraw, które wymagają po prostu naszego działania w tym momencie. Wzięliśmy głęboki oddech i teraz czas pogasić te małe pożary żeby te pożary potem nam nie przeszkadzały w realizacji tych dużych rzeczy. Grupowanie za zadań to jest, znowu się przydaje przy gaszeniu, gaszeniu pożarów lub załatwieniu takich mniejszych spraw, które no, trzeba załatwić za jednym zamachem. Przyzna, przyznam się, jakby, dajcie znać w czasie, czy też też tak myślicie jakby, jak ja, bo ja często niestety jestem wielkim optymistą i Ja myślę, że wszystko można zrobić w 5 minut. Taka rutyna wieczorna, gdzie wieczorem planuję sobie Przyszły dzień, aby priorytetów było jak najmniej, abyśmy wyznaczyli sobie te priorytety, które rzeczywiście trzeba zrobić i rzeczywiście je dowozili, rzeczywiście je realizowali. Etykiety są dosyć mało używane w nos. Kiedyś używałem ich tak sporadycznie, teraz od jakiegoś chyba roku używam ich bardzo religijnie. To znaczy, każdy projekt nowy, stworzony przeze mnie, albo projekt, który został, ktoś mi go tam do niego zaprosił, dostaje własną etykietę. Ktoś dostaje etykietę, jedną z tych, które tutaj są, które widać. Między innymi um, mam CEO, czyli właśnie to, że jestem szefem firmy. Komunikacja przez zadania jakby to w ogóle jest taka nasza nowa misja w Nozbi. To jest coś takiego, co będziemy jeszcze, jakbyście będzie jeszcze od nas słyszeli dużo, dużo. Dlatego, że mi się wydaje, że fakt, że ludzie ciągle używają e-maila do, do, do zarządzania projektami, y, że, że większość idzie przez maila, przez kopię CC, BCC i tak dalej, to jest po prostu, no to jest. Nasza próba rozwiązania problemu w jakiś dziwny sposób. W sposób, który się nam wydaje mi naturalny, ale gdzie po prostu trudno znaleźć, trudno ustalić co i jak, kto za jest odpowiedzialny. Trudno na, na pierwszy rzut oka wiedzieć, na jakim, w jakim etapie jest projekt. I wiem, że to będzie dosyć, dosyć trudne. My w Nozbi mamy taką piramidę produktywności. Polega na tym, że najważniejsza dla nas jest praca w skupieniu. To, po co żeśmy zostali zatrudnieni. Zostaliśmy zatrudnieni w Nozbi, czy, czy w naszej firmie, do używania naszego mózgu do pracy. Więc musimy mieć czas, żeby go użyć, żeby pracować w skupieniu. Zaczęliśmy od przeglądu, czyli od tego, żeby wziąć głęboki oddech i, i sprawdzić, co jest do zrobienia. I kończymy ten webinar na przeglądzie, czyli na tym, żeby już teraz zaplanować sobie przegląd tygodniowy. Bo my tak chętnie spotykamy się z innymi osobami, idziemy sobie na kawkę i tak dalej, ale ważne jest to, żebyśmy mieli spotkanie samym, samemu ze sobą, z naszymi projektami, z naszymi zadaniami, z naszym kalendarzem. 10 sposobów na dokończenie 2017 roku, po to, aby ten rok był dla nas jak najlepszy. Weź oddech. Czyli spokojnie zaplanuj sobie do końca roku. Zastanów się, co w tej chwili rzeczywiście jest dla Ciebie najważniejsze, czym się trzeba zająć. Zgasz pożary. Czyli to, co w tej chwili pali się, no to lepiej, żeby zgasić teraz, niż potem, żeby to do nas wracało i nam ciągle zwracało głowę. Grupuj zadania w kategoriach i wykonuj dzięki temu je szybciej. Wykonuj je w całej grupie. No to jest sobie margines, czyli nie planuj wszystkiego do ostatniego minuty. Planuj dzień wcześniej. Super sprawa. Ja to już robię nie wiem od, od, od ilu lat, że, że planuję dzień wcześniej. Jeśli tego nie zrobię któregoś dnia, bo tam coś tam, dzień jakoś minął, to żałuję. Zero priorytety, czyli planuj jak najmniej priorytetów, tak żeby rzeczywiście to były ważne rzeczy i żeby rzeczywiście je zrobić. Grubuj projekty drugi projekt w ten sposób, żeby móc zmienić podejście, perspektywę znowu, albo na przykład oddzielić, tak jak, w Nozbe, tak jak ja to robię, prywatne sprawy od spraw służbowych. Komunikuj się przez zadania, czyli spróbuj współdzielić jakiś projekt z kimś, spróbuj wysłać komuś zdanie, odrygować zdanie, napisać komentarz, otrzymać komentarz, zobaczcie, jak to działa. Unikaj spotkań, znaczy unikaj złych spotkań, a te dobre oczywiście jakby organizuj, ale unikaj złych spotkań po to, żeby, żeby ten czas jednak, jak najwięcej czasu mieć na Twoją pracę za pomocą Twojego rozumu. No i przegląd regularny. Czyli pamiętaj o regularnym przeglądzie o to, żeby, żeby wyznaczyć sobie w kalendarzu to spotkanie i jak ktoś mówi, E, ja chcę się z Tobą spotkać, przepraszam, mam inne spotkanie. OK? Jeżeli macie pytania co do tych sposobów, albo w ogóle pytania odnośnie Nozbiego, albo w ogóle pytania odnośnie produktywności, zapraszam.